Serdecznie witamy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Dzisiaj jest wtorek, pierwszy dzień sierpnia. Przy okazji oddajmy hołd powstańcom warszawskim. Dzisiaj rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych zrywów niepodległościowych w historii naszego kraju. Przegranego, ale ilekroć słyszę komentarze, że ten zryw był niepotrzebny, głupi, to tak po prostu radzę zastanowić się nad tego typu słowami. Wielki szacunek dla bohaterów, którzy walczyli o to, że dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju, ale my koncentrujemy się na piłce nożnej. Dzisiaj w magazynie Kibica goście Damian Byrtek. Witam. I Georgi Merbaszwili. Hello, Georgi. Witam. Georgi, musimy ustalić pewną rzecz. W jakim języku dzisiaj rozmawiamy w radiu? Well, I think English, better English, because we don't know Georgian. Of course, Georgian language. Damian speaks Georgian very well, but I speak rather poor, so we will speak English, maybe yes. Sometimes Russian, and we will try to speak Polish yes. A little. Okay, tak, no już umówiliśmy się z Georgiem, że nie będziemy mówić po gruzińsku, ponieważ chociaż Damian zna doskonale, ale ja bardzo słabo, więc ograniczymy się do angielskiego, polskiego, może jak będziemy mieć trudność, to wtrącimy coś po rosyjsku. No zacznijmy od oceny tego meczu. Oddajmy Georgi najpierw głos chyba głównemu bohaterowi, bo Damian w opinii nie tylko mojej, ale chyba większości obserwatorów był najlepszym naszym piłkarzem w tym meczu. Prawda, Georgi? Tak, tak. Damian was the best. Rozumiem. On Sunday. Nie tylko rozumiem, zdobył... prawie wszystko rozumiem, ale nie mówię. Bardzo dobrze. To słuchaj, jeśli tak będziesz mówił, to słuchacze na pewno będą wiedzieć. Damian nie tylko strzelił gola, który dał nam punkt w tym meczu, ale też miał, no, nie wiem, z 50 i udanych interwencji w obronie, prawda? Damian, wobec tego, twoja ocena tego spotkania. Moja ocena, no tak jak już mówiłem po meczu, no powiem szczerze, że jeżeli chodzi o posiadanie piłki, no to wiadomo, że Arka gdzieś tam napędzała to wszystko. No ale wiadomo, z jakim graliśmy zespołem, że jest to zespół na fali, wygrał Puchar Polski, Super Puchar, gdzieś tam w lidze też... Też radzi sobie dobrze, nie przegrali meczu. Tak, tak. W Pucharach wiemy, że wygrali 3-2 i było to przed naszym meczem, jaka tam jest euforia i pewność siebie. No powiem szczerze, no szanujmy ten punkt. Ciężko było. Powiem, że ciężko. No ty się chyba naprawdę napracowałeś w tym meczu. No tak, no powiem szczerze, że chyba cały zespół się napracował w defensywie, bo było bardzo dużo dośrodkowań, rzutów z autu, stałek fragmentów gry. No i jakoś tam się z tego wybroniliśmy. Częściowo. Czy przed meczem taki wynik byłby dla was okej, okay, czy jechaliśmy tam jednak wygrać? Nie, no szczerze, jechaliśmy tam wygrać. No. Mieliśmy trochę inne założenia na ten mecz, żeby więcej utrzymywać się przy piłce, gdzieś tam więcej stwarzać sytuacji. To zaraz skrzydłowego zapytamy, dlaczego się nie utrzymywaliśmy przy piłce. Nie, ale tak po prostu taki był dzień. No może Arka też była bardzo dobrze dysponowana, aha, gdzieś tam agresywniejsza od nas. To dla odmiany, to po końcowym gwizdku przyjęliście ten wynik z akceptacją. Dobra, panowie, no dzisiaj więcej za bardzo się nie dało zrobić, czy jednak z rozczarowaniem, no mogliśmy ich tam ograć? Nie, no szczerze powiem, że po meczu był to, no że byliśmy zadowoleni z tego punktu, no powiedzmy sobie szczerze. Może ten punkt być pod koniec rundy sezonu ważny. Tak, z pewnością będzie, bo każdy zdobyty punkt jest cenny. I powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy utrzymywali nawet taką średnią jak obecnie, czyli 4 punkty w 3 meczach, daje to 40 po 30, czego oczywiście w piłce nie należy zakładać, ale to jest bardzo dobre miejsce zazwyczaj w górnej połowie tabeli. Wiemy też, że w Gdyni jak jest teren, tak? Tak, tam się gra trudno każdemu, no oczywiście. Georgi, what can you say about the last game in Gdynia? First of all, it was very hard because we have a new team and it's very difficult. We have new coach and every team, when they have new coach, new players, they need time. Yeah. Not in 1 month, in 2 months, you can build a good team, you know. Yeah. So it's we have a hard time now because we have new players. We are almost new team and we need time. But I think that let me translate and you will yes. continue. Georgi powiedział, że no zacznijmy od tego, że to jest dla nas trudny okres, ponieważ mamy nowy zespół, nowych graczy i nowego trenera przede wszystkim, co oznacza, że trzeba czasu na to, żeby zbudować naprawdę silny zespół. Nie da się tego stworzyć w miesiąc, dwa i jakby zaczynając od tego, każdy mecz obecnie jest dla nas trudny. Continue. And this was third game in league and every time it's very hard. First four, five games it's very hard because you don't feel good, you know, you don't feel 100% that you are ready. Zawsze to był dopiero trzeci mecz, a trzeba pamiętać, że w pierwszych 4-5 nie czujesz się jeszcze w
100% pewny, w 100% przygotowany. And also against Arka it's very hard to play away because they have very good team, they play very aggressive at home. Mhm. Przeciwko Arce u nich gra się dodatkowo ciężko, bo mają silny, agresywny zespół i atakują każdego. But I think we deserve this one point and we receive a goal from penalty and I think that this penalty was from outside. Mm-hmm. And we never know, you know, if we don't receive this penalty first half, maybe we will score more than second or third, you know. Powiedział, że jego zdaniem zasłużyliśmy na ten punkt, tym bardziej, że straciliśmy bramkę z karnego, który był poza polem karnym, który nie powinien być przyznany i kto wie, czy gdybyśmy utrzymali ten wynik do przerwy, nie udałoby nam się strzelić kolejnych bramek. But we must continue to hard work and I think we will have a very good team and we must be in top 8 teams. Powiedział, że musimy kontynuować ciężką pracę i mamy bardzo dobry zespół. Będziemy walczyć i pracować po to, żeby zająć miejsce w górnej ósemce. Georgie, Damian said our problem this game was we did it was too less good actions. Arka attacked almost all the time, we too seldom. So we it was very difficult for us to create good goal situations. Are you agree? Yes, because when we receive until goal, when we receive was good. I think mm-hmm. we control ball and they attack only from outs and corners. You know, mm-hmm. nothing different was, you know, only they were, because they didn't have any chance, you know, from only out and corners. So it's when we receive goal, I don't know, we lose constraint and we go to defense only and we don't thinking that attack, you know, mm-hmm. this was our problem, I think. Powiedział Georgi, że rzeczywiście do momentu utraty bramki wszystko było w porządku. To my raczej kontrolowaliśmy grę i robiliśmy groźniejsze akcje. Później oni, tak naprawdę Arka miała sytuację tylko z stałych fragmentów gry, autów i kornerów, czyli rzutów rożnych. Natomiast w momencie, gdy jakby stan meczu się wyrównał, to rzeczywiście cofnęliśmy się i straciliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. No i wraca oczywiście ten temat rzutu karnego. Damian, no już wszyscy chyba widzieli, że jeśli w ogóle jest faul, to na pewno poza szesnastką. Choć niewątpliwie bardzo blisko linii, to też pamiętajmy. Jak to widzieliście z boiska? Czy rzeczywiście nie mieliście wątpliwości co do decyzji arbitra? Nie no, z boiska wyglądało to wszystko strasznie dynamicznie i tak jak już mówiłem, że jeżeli był faul, no to przed polem karnym. Mm-hmm. Tego byłem pewny. I to widziałeś tak bezpośrednio tak, w trakcie gry, tak? Czy szkoda, że w tym naszym meczu akurat nie można było zastosować systemu VAR, który pozwoliłby sędziemu ocenić tę sytuację? No dokładnie, szkoda. Mm-hmm. Z tego co wiem, to właśnie z Wisłą Kraków ma być tak, online. Teraz będziemy VAR online stosować, więc no już takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. A co powiedział Seweryn? No bo wiadomo, no on się tutaj chyba czuł najgorzej, bo wiadomo, że no, bezpośredni udział w tej akcji brał, to jego faul został określony jako przede wszystkim przewinienie na powtórę w szesnastce, a on przecież wiedział, jaka jest prawda, bo w tej akcji uczestniczył, no czuł dystans, wiedział, gdzie interweniuje. Rozmawialiście tak od razu i tak, czy w trakcie no, meczu? Tak, no Seweryn był pewny, że nie było rzutu karnego, że w ogóle nie było faulu, że mm-hmm. jak coś, to on kopnął Szymiego, tak? Aha, no tak, tak. czyli partnera. Tak, mm-hmm. no a czy ta interwencja była nieudana? Nie, no po prostu była udana. Trafił w piłkę, wybił, no gdzieś tam wcześniej. Nie, ja nie w tym znaczeniu, tylko czy on czuł jakąś taką wściekłość, no też rozgoryczenie, no bo co zrobić w takiej sytuacji? No nic nie można zrobić, też byłem tak. właśnie parę razy w takiej sytuacji. No to jest decyzja sędziego, trudno, no to też jest człowiek, się myli, my też mm-hmm. się mylimy, no i... Z drugiej strony przyznasz chyba, że ta sytuacja była konsekwencją takiej wyraźnej przewagi Arki, bo był to fragment, gdzie ona co prawda nie miała klarownych okazji bramkowych, ale samych autów, które trafiały prawie w piątkę pod naszą bramką, chyba z 15, do tego jeszcze dośrodkowania z boiska, czasem z rzutu rożnego, no był to efekt jakiejś przewagi, nie oznaczających 100% sytuacji, ale jednak przewagi. No tak, dokładnie jak pan mówi, jeszcze ogólnie ta bramka padła chyba po tej sytuacji, gdy my mieliśmy piłkę, tak? Tak, tam tak. Jakaś... my zaczynaliśmy akcję, z Seweryn wybijał, tak. Główka przegrana w środku boiska i ta piłka wróciła praktycznie z połowy Arki. Tak, tak. Mm-hmm. No to też jakoś tam, no głupio stracona bramka, powiedzmy sobie szczerze, no. Mm-hmm. Bo gdy nas tam rozklepią, czy zrobią jakąś ładną akcję, no to... To się zdarza. No to mm-hmm. tak, wtedy można tylko... Pogratulować. Tak. No trudno, no. Takie bramki się też traci, no. Taka jest piłka, no to jest piękna piłki, no powiedzmy sobie oczywiście, szczerze. Oczywiście. Dziękuję wam bardzo za pierwszą część, wracamy za kilka minut.
Georgi, może zaczniemy po polsku. Na razie rozumiesz? Tak, tak. Georgi, gramy trzeci mecz, a ty jeszcze nie strzeliłeś żadnej bramki. Co się dzieje? It's very hard for me also, of course. I want to score and make more assists than last year. And okay, it's for me, it's I have time now and I think that next games I start to score and make assists because this is my job. Damian, usłyszałeś tak, deklarację, rozumiem. Tak, tak. No to od następnego meczu. Tak, Georgi powiedział po pierwsze, że jest mu ciężko, że nie strzela bramek, nie ma asyst, no i że chce poprawić wynik z poprzedniego sezonu. To jest najważniejsze, mieć więcej bramek i asyst niż w poprzednim sezonie. No i robi wszystko, żeby tak będzie i obiecał, że od następnego meczu już na tej liście przy nazwisku Merebaszwili będzie można narysować piłkę. Ale na arce nie, właśnie tak, było blisko asysty, tak. Pamiętam. You remember your action on the left wing? Good center, but no one shoot. Yeah. Była taka akcja z drugiej połowy, przypominamy, jak to Georgi lewym skrzydłem minął kilku rywali, doświadkował Sergeja. Wzdłuż bramki. O, Siergieja, yeah. tak, Siergieja. He's our friend. Tak, i właśnie ograł Siergieja do środkowa, niestety zabrakło nikogo do strzelania bramki. Już tam bezpośrednio w polu karnym Marki. Damian, a ty dla odmiany, ty zacząłeś sezon, szybko strzeliłeś bramkę. Tak naprawdę to nasi środkowi obrońcy. I w poprzednim sezonie miałeś gola, a Przemek 3. Teraz ty strzeliłeś kolejnego. To może na was trzeba stawiać tu w tych zdobyczach bramkowych. Jeżeli mielibyśmy wygrywać i zdobywać bramki, no to nic nie mam przeciwko. Nie masz nic przeciwko, ale to jest zawsze frajda, prawda, dodatkowa. No pewnie, że tak, no, jeżeli gdzieś tam jeszcze zagramy na... Ja ogólnie uważam, że dla obrońcy najważniejsze jest to, żeby zagrać na zero z tyłu, aha, a z przodu wtedy zawsze coś padnie, ale jeżeli jeszcze dokładamy do tego bramki, no to... To już w ogóle jest perfekcyjnie. Obie były takie naprawdę bardzo ważne, pamiętasz tę poprzednią strzeloną dla Wisły? Tak, tak. To było w Lublinie na 2-2 wtedy w takim meczu, który fatalnie zaczęliśmy, przegrywaliśmy 0-2. No ale dobrze skończyliśmy. Ale dobrze skończyliśmy, tak. Między innymi dzięki tobie, kiedy to... Zresztą Georgi też miał udział, bo ten gol na 3-2, podanie piękne do Iliewa, które otworzyło Mitko bramkę, zupełnie drogę do bramki w sytuacji sam na sam, także obydwaj mieliście w tym meczu. A był taki dość ważny mecz, zdecydowanie. Gdybyśmy przegrali, to tam Łęczna jeszcze mogła nas złapać. Generalnie wtedy byśmy startowali do tej grupy spadkowej z najwyższego miejsca, tylko dwie pozycje niżej i sytuacja nasza byłaby nieporównywalnie trudniejsza, biorąc pod uwagę rozstawienie, ilość meczów u siebie też byśmy grali 4, ale z innymi rywalami i tak dalej, i tak dalej. To zwycięstwo było bardzo. Powiem szczerze, wtedy nawet uwierzyłem, że zagramy w ósemce. Właśnie po tym meczu prawie się chciałem cię zakładać, no ale niestety zabrakło nam w Gdyni trochę agresywniejszej postawy, moim zdaniem, w tym pierwszym meczu. Panowie, przed nami starcie z rywalem, który w piłkę grać potrafi. I nawet w tym ostatnim meczu przegranym w Zabrzu też pokazał, że nie boi się i na pewno przyjedzie tutaj, tak że Damian znowu będzie miał dużo pracy. Czego się spodziewamy? No spodziewamy się na pewno, że Wisła przyjedzie tutaj grać w piłkę, no to jest pewne. No oglądaliśmy ich mecz z Górnikiem w Zabrzu, no wcale nie uważam, że byli jakąś właśnie gorszą drużyną. Wynik troszeczkę może niesprawiedliwy, no ale wiadomo, kogo Górnik ma z przodu, takie jest dyspozycji. No co mogę powiedzieć, no wiemy, jakie te mecze nasze są z Wisłą Kraków. Fantastyczne. I wszystko, żeby było tak, jak było, tylko żeby się wynik zmienił. Żebyśmy nie przegrali, przynajmniej. Żebyś tam 3-2 było dla tak nas jest. I będę szczęśliwy. Georgi, do you remember two games against Wisła Kraków? Yes, I remember, because I think at home we play very good. We also play very yes, good. Yes, just 15 minutes when we receive two goals and this was... very bad for us and after 15 minutes we start to play and I think we deserve to minimum 1 point from this game but this is football, sometimes happen and also we play some games very bad but we took 3 points, this is football and because of this interesting, you know, people are interesting about this. Georgi powiedział, że oczywiście pamięta szczególnie ten pierwszy mecz w Płocku, kiedy to w 15 minut straciliśmy dwie bramki w pierwszej połowie, a później potrafiliśmy szybko te straty w drugiej połowie odrobić i wydawało się, że zasłużyliśmy na co najmniej jeden punkt, a tak się niestety nie stało. Nie upilnowaliśmy Patryka Małeckiego, a wyszedł mu strzał taki, że jakby tak wstał i 20 razy chciał w to miejsce strzelić, to pewnie może ten jeden raz właśnie akurat był wtedy w trakcie spotkania. Rzeczywiście perfekcyjny Sewer, nie miał tutaj szans i przyszło nam przeżyć gorycz bardzo takiej gorzkiej porażki, bo graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale trener Kaczmarek wtedy powiedział, że to jest jego zdaniem najlepsze 45 minut Wisły w Ekstraklasie. To oczywiście wtedy to była jeszcze nawet nie połowa sezonu, ale do tego momentu powiedział, że absolutnie jego zdaniem Wisła wtedy grała najlepsze 45 minut. Zgadzacie się? Mhm.
Mm-hmm. Georgi się zgadza. Damian też. What about the next game in Krakow? Okay, it's also was same. We start very bad, we receive goal, but after this we start to play and we control ball and we score two goals. And again after, I don't know, it's 7 minutes, last 7 minutes, 8 minutes, we receive two goals. I don't know, it's, we make like stupid mistakes, you know, because we thinking that game already finished, you know, and we don't control ball, we don't win time, you know, and but I hope this is story, and now I hope this game against Krakow now, Wisla Krakow, will be good for us, and we will take 3 points. Aha, powiedział o tym drugim meczu Georgi, że zaczęliśmy go równie źle, straciliśmy bramkę, ale później zaczęliśmy grać bardzo dobrze, przejęliśmy kontrolę nad meczem, strzeliśmy 2 gole i gdy wydawało się, że już jest po sprawie, to niestety głupie błędy, jak to powiedział, spowodowały, że straciliśmy 2 gole w 7 minut i przegraliśmy. I to być może, jak to zasugerował, już uwierzyliśmy w zwycięstwo i dlatego tego meczu nawet nie zremisowaliśmy. Niewykluczone. Oczywiście tam oprócz błędów było też trochę przypadku, bo pamiętacie gol z Stilicza na 2-2, to czy czysty fart. On doświadkował, do czego się oficjalnie po meczu przyznał. Uderzył piłkę tak, że nawet do Sewerna nie można mieć pretensji, bo ona jakieś dostała rotacji, trafiła w boczną siatkę, w górną jej strefę, także no tym bardziej, że Sewern nie spodziewał się kompletnie, no wszyscy myśleli o dośrodkowaniu. No cóż, na takie mecze się zdarzają. Georgi dodał, że to już wszystko historia, a teraz zaczniemy już z Wisłą osiągać lepsze wyniki, czyli najchętniej wygrywać. Oby tak się stało, panowie. No to powiedz, Damian, jaki będzie klucz do tego, żeby w tym meczu zgarnąć wreszcie pełną pulę? Pewnie jak do wszystkich meczy. Szczelna defensywa. No i skuteczność w ataku. No bardzo lapidarnie, proszę się trochę bardziej rozwinąć. No myślę, że też na pewno będziemy, znając naszego trenera, będziemy chcieli również grać bardzo ofensywnie w tym meczu, rozgrywać piłkę od tyłu, utrzymywać się przy piłce i myślę, że to będzie klucz, no bo jeżeli oddamy Wiśle pole, no to wiemy jakiego ona ma zawodników, jak gra w piłkę i na pewno będzie nam również ciężko. Ale jestem dobrej myśli, myślę, że teraz nam odda życie te 3 punkty, które... Tak naprawdę to w tych dwóch meczach nie byliśmy w żadnym gorsi, więc no przynajmniej, a jak cenny byłby to chociaż 1 punkt, to wiedzieliśmy później, gdy już się skończyła, gdy skończyła się runda zasadnicza, to teraz już to szczęście powinno się może trochę do nas. No właśnie, żeby się troszeczkę odwróciło, że nawet możemy troszeczkę słabiej od nich zagrać, ale wygrać. What do you think, Georgie? How is the way to defeat Wisła? Yeah, we must to... I'm sure that we will score goals, and after this we must to be more constrained defense because it's they have very good team and they have players who can create and score goals, but I hope that we play home. I'm thinking that we will have sure support from fans, yeah, and this will be very good for us, and I think that we must win, you know. Powiedział Georgi, że wierzy, że na pewno zdobędziemy jakieś bramki i jeśli zagramy odpowiednio skoncentrowani w defensywie, to powinniśmy powalczyć o zwycięstwo. Oczywiście zwrócił uwagę na to, że Wisła, ta z Krakowa, ma wielu niebezpiecznych, kreatywnych graczy i stwarza zagrożenie, jest bardzo dobrym zespołem. No ale jakby warunkiem, przy oczywistym jeszcze, na co liczy, wsparciu kibiców, którzy powinni w Płocku nas ponieść do zwycięstwa, stać nas na zdobycie kompletu punktów. Panowie, czy oczywiście tutaj pewnie nawet nie możecie zdradzić detali, bo o tym raczej to się zostawia wewnątrz w szatni, ale czy jakby widzicie zmiany w pracy, która jeszcze całkiem niedawno obowiązywała pod okiem trenera Kaczmarka i obecnie pod kierownictwem nowego szefa, czyli Jerzego Brzęczka. I nie mówimy to oczywiście o detalach, które zostają zawsze w szatni, w każdym klubie, bo są takie sprawy, które nie wychodzą poza wasz pokój. No, ciężko coś powiedzieć, no ciężko się wypowiadać nam, myślę, zawodnikom na temat trenerów. Nie, ale ja nie mówię o ich warsztacie, o ich umiejętnościach, bo to wiadomo, no to są wasi szefowie, więc niezręcznie. Ale czy na przykład no, troszkę inaczej trenujecie? Czy są jakieś drobne rzeczy, które uległy zmianie? Tak, no jeżeli na pewno chodzi to o przygotowanie fizyczne, gdzieś tam na pewno też zmienił się trener, zmienił się typ treningu. Gdzieś te, myślę, że te organizmy muszą się przystosować do tych obciążeń. Gdzieś tam więcej pracujemy na tych takich piłkach rehabilitacyjnych. No, jest to inny wysiłek. Gdzieś tam no, treningi też są troszeczkę inne, troszeczkę bardziej intensywne. Gdzieś tam bardziej skupiamy się na tym, żeby rozgrywać piłkę od tyłu.
Mhm. No to akurat taka cecha, bo jak się na to oglądało zespoły prowadzone przez Jerzego Brzęczka, to rzeczywiście był taki nakaz, że od bramkarza rozpoczynamy budowanie akcji, prawda? Tak. Mhm. Nie są to jakieś kolosalne zmiany, no bo to jest oczywiście niemożliwe, ale te drobne różnice występują, tak? Tak. Mhm. To jeszcze może o tym porozmawiamy po małej muzycznej przerwie. Wracamy na antenę Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, zawsze we wtorki wieczorem u nas w radiu magazyn Kibica Wisły Płock. Dzisiaj w studiu goszczą Giorgi Mrybaszwili i Damian Byrtek. Nadajemy w Płocku na 104,3 FM i na 103,9 w Ciechanowie. Drodzy Państwo, no z meczu z Wisłą transmisji w naszej stacji nie będzie, ponieważ o tej porze no, radio ma już zupełnie inny profil audycji i no, nie możemy w niego wkroczyć. Niestety przepraszam także za brak transmisji z Niecieczy, bo akurat nie będę mógł tego meczu obejrzeć. Raz na jakiś czas nawet ja nie jadę na mecz. Tym razem po prostu urlop powoduje, że jakbym się uparł i tak ten samolot nie miał opóźnień, to jakbym jeszcze zamówił helikopter z Warszawy, to bym do Niecieczy zdążył, ale chyba to się nie uda. Także przepraszam, te dwa mecze bez transmisji na żywo. Georgi, you said earlier about first aid of our Polish league, first aid team. So is it your private target for this season? Oh, we are professional players, we must do thinking about this. Without this, impossible to be success, you know. So it's first of all, it's my and the teams want to be best eight teams, and after we will see. After why not to fight with Europe, you know. Powiedział Georgi, że jesteśmy profesjonalnymi zawodnikami i każdy z nas musi stawiać sobie za zadanie rozwijać się i poprawiać swoją pozycję. Pierwsza podstawowa sprawa, musimy być jak najlepszym zespołem, powiem jak najlepiej grać, a dalej zobaczy się być może nawet na arenie europejskiej. No, to ciekawe. Damian, a ty tak nie patrzysz czasami z zazdrością na przykład na kolegów z Gdyni? No bo w lidze byliśmy od nich lepsi. Wyraźnie. I do ostatniego meczu walczyli o pozostanie. A proszę bardzo, nie znamy jeszcze wyniku pełnego rywalizacji z Midtjylland, ale pierwszy mecz jako jedyna polska drużyna w tej fazie w Europie wygrali. Czy na takie ukłucie lekkiej zazdrości, no ja też bym mógł być w tym miejscu, nie funkcjonuje. Nie no, ja ogólnie się cieszę tutaj z tego w ogóle, że jestem w Wiśle Płock, gram w Ekstraklasie, wiem jaką ciężką drogę przeszedłem, ale tak, no jeżeli się mówi... Słuchaj, a spróbowałbyś powiedzieć inaczej tutaj w tym radiu? Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, na nic nie narzekam. Daj Panie Boże dalej, oby tak było. Ale no, na pewno gdzieś tam każdy sobie patrzy, no, że... No szkoda tego Pucharu Polski też w naszym wykonaniu, że... No fetalnie ostatnio ty się prezentujemy, nie oszukujmy się, to jest trzeba wprost powiedzieć, no wszystkie te kolejne edycje nam nie wychodzą. Myślę, że teraz będzie inaczej, no ale też chociaż przeciwnik też nie jest łatwy. No tak. No ale myślę, że może się uda teraz. Kiedyś ten dzień może nadejdzie. Georgi, did you earlier play in Europa Cups? Yes, I play. You mean in group? Mm-hmm. In group? No. Qualification, yes, many times. From Serbia, I play. From Georgia, many times. Because But you never promoted to the group fast, yeah? No. Last time we lose against Crvena Zvezda from Dinamo, from Georgia, and it was a very hard game because first game we won 2-0 at home. It's and, very good score. Yes, and I received second yellow card, so I miss away. And this game was really unbelievable because 26 minutes after 26 minutes was 2-1 for us. Ooh. And after first half was 3-2 for them. For them. And last 10 minutes we received two goals and it was very bad for us because... Yeah. I didn't play this game. I saw from by internet, and was for me more hard because when you are a football player and you look from outside your team, it's very hard. You are nervous, you know. Better to play. You know. No, Georgi powiedział, że ma doświadczenia pucharowe. Nigdy nie udało mu się zagrać w fazie grupowej, ale w kwalifikacjach wielokrotnie, jako gdy grał w Serbii i gdy grał w Dynamie Tbilisi. No i wspomina najgorzej to ostatnią konfrontację, gdy jako zawodnik Dynamo Tbilisi przegrał z Crvena Zvezdą Belgrad. Po tym, jak w pierwszym meczu zwyciężyli 2-0 i dostał drugą żółtą kartkę, nie mógł zagrać w rewanżu, który był w ogóle niewiarygodny, bo po 26 minutach Dynamo prowadziło 2-1 w Belgradzie, po czym do przerwy przegrywało 2-3, a w ostatnich 10 minutach straciło 2 gole i odpadło, bo przypominam, że przy wyniku 2-0 to właśnie aż 5-2 musiała wygrać Crvena Zvezda. No i dla Georgiego mówi, było to dodatkowo trudne, bo w internecie tylko śledził ten mecz, a nie mógł pomóc kolegom, a to chyba wszyscy piłkarze zgodzicie się, że tego stanu najbardziej
najbardziej nie cierpią, gdy nie masz żadnego wpływu na wydarzenia na boisko, bardzo byś chciał, no i te emocje są bardzo silne, bez możliwości ingerencji, prawda? Tak, no? zgadza się. No tak, ja to słyszałem wielokrotnie, że no wtedy jest najgorzej. To może lepiej nie chodzić na mecze własnej drużyny. Powiedz, jak się jest na przykład kontuzjowanym. No, najlepiej to zawsze grać, nigdy nie mieć kontuzji, tak, ale tak. Wiem, że to jest pewnie niemożliwe i no też ogólnie ciekawi mnie to, gdybym był po stronie trenerskiej, jak to się właśnie też odbiera, że praktycznie też nie ma się wpływu. No, ale wiesz, trener musi zachowywać chłodny umysł, no. Musi mieć możliwość ingerencji, no wiesz, no ma choćby 3 zmiany. No. To jest już jakaś ingerencja w mecz. No ma też możliwość czasem coś podszepnąć, no panowie, troszkę się ustawcie inaczej, no jakiś tam, co prawda niewielki, ale ma wpływ. No już to już piłkarz na trybunach żadnego. No właśnie. I ten stan jest najgorszy. Nieprawda. Słuchajcie, Jose ostatnio o tym coś mówił. Jaki jest stan najgorszy? Czy on mówił... Nie, że on chyba woli w telewizji obejrzeć niż na trybunach. Żywo, tak. Jose said that better for him is to watch on TV, not from tribune. Yeah. Nie pamiętam dlaczego. I can't remember why. Może dlatego, że w telewizji można na przykład wyłączyć telewizor. Tak. Można przełączyć program. Przełączyć program, tak. No w każdym razie... A tutaj nic. Tak, tutaj nic. Panowie, nie życzę wam takiej sytuacji nigdy w karierze. Macie być cały czas na boisku. I told you, I wish you to be on the pitch, not on the tribune. Yeah. I bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Damian Byrtek. Dziękuję bardzo. Giorgi Merwaszwili. O, jeszcze raz. Dziękuję. Bardzo ładnie. Bardzo dziękuję również Maciek Wiącek. Do zobaczenia na stadionie w piątek o 20:30. Wierzę, że tłumnie przybędziecie. Tym bardziej, że Wisła to choćby z racji nazwy ma być dla nas klub szczególny, a poza tym no jednak bardziej naslała niż my ją. Choć zdarzały się fantastyczne mecze. Myślę, że część kibiców je pamięta. Jak na przykład był taki sezon, w którym spadliśmy z ligi w 2001 roku, a Wisła wygrywając z nami zapewniała sobie mistrzowski tytuł. I my tam pojechaliśmy. W pierwszej połowie, nie wiem, czy Frankowski, czy Żurawski, któryś z nich strzelił bramkę, a później my strzeliśmy dwie. I zepsuliśmy im wszystkie szampany, poszły z powrotem tam gdzieś do zamrażarek i nie było fety. My niestety i tak spadliśmy, oni i tak zostali mistrzem, ale te frajdy im popsuliśmy. No i był jeszcze taki finał Pucharu Polski, to 2003 rok, gdzie grało się systemem mecz i rewanż. Pierwszy był w Krakowie. W zasadzie nie wychodziliśmy ze swojej połowy, ale wygraliśmy 1-0, bo mieliśmy wtedy Irka Jerenia w składzie, który dostał taką piłkę, że dogonić go nikt nie był w stanie, że tego gola strzelił. A najlepszym piłkarzem w ogóle wtedy Wisły w tym meczu nie było dziwo Irek, tylko rodowity Krakus Darek Romuzga też. A i tak w rewanżu niestety u siebie przegraliśmy 0-3 i puchar. To była ta najlepsza Wisła, mówię o krakowskiej w historii. No wtedy to oni w zasadzie zdobywali ligę i puchar jak chcieli. Ale teraz czas powrócić do tych meczów, które... O, to jeszcze jeden wam przypomnę. Czas na Płocką. Jeden najlepszy mecz w historii Wisły Płock, jaki kiedykolwiek był rozegrany. Był rok 2004 i tutaj był remis 4-4. To była piłka, którą można by pokazać w dowolnej lidze, w dowolnej telewizji. Georgi, ty rozumiesz mniej więcej, co ja mówię, tak? To był, prowadziliśmy nawet 4-1 w tym meczu i niestety przed przerwą pozwoliliśmy Szymkowiakowi na taki strzał w jego stylu z 20 metrów idealnie w okienko. Raczej mu nie przeszkadzaliśmy. I Wisła chyba uwierzyła, że może. I niestety, no oczywiście w drugiej połowie ci co zawsze, czyli Frankowski i Żurawski, no i w końcówce trochę drżeliśmy o to, żeby to 4-4 utrzymać. Ale to był najlepszy mecz, jaki w Płocku widziałem. Panowie, życzę tego samego, tylko żeby było 4-3. Jeszcze raz, Giorgi Merwaszwili. Dziękuję. Damian Byrtek. Dziękuję. Kłania się Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień.